Listopad powoli dobiega końca, a na horyzoncie widać pierwsze uderzenie zimy. Z tego powodu jest to dobry moment, aby pomyśleć o ochronie naszych krzewów różanych, tak żeby przetrwały zimowy okres w jak najlepszej kondycji. Trudno przewidzieć, jaka może być nadchodząca zima. Zawsze jest to loteria. Ostatnie były dość ciepłe. Pierwsze solidne chłody przychodziły dość późno, nierzadko przez to róże były rozhartowane i gorzej znosiły gwałtowne zmiany temperatury. To w efekcie przekładało się na kondycję róż w kolejnym sezonie. To jak rosły, jak kwitły, czy były odporne na choroby. W dzisiejszym filmie pokażę, jak przygotowuję swoje krzewy różane przed nadejściem zimy. Wskażę, które krzewy okrywam, a których nie. Mam nadzieję, że praktyczne informacje pomogą Wam przygotować Wasze róże. Jak i kiedy okrywam róże? To jest bardzo ważne pytanie, kiedy rozpocząć kopczykowanie róż na zimę. Wbrew pozorom nie należy robić tego zbyt wcześnie, jesienią, kiedy są temperatury około plus 10 stopni Celsjusza. To wręcz zaszkodziłoby różom, zaburzyłoby ich cykl wegetacyjny. Róże muszą dostać impuls, że robi się coraz zimniej i najwyższa pora kończyć swoją wegetację w tym sezonie. Zrobienie zbyt wcześnie kopczyka ogrzeje korzenie i nie uśpi rośliny. Wyjątkiem są nowo posadzone róże. Zatem, kiedy zrobić kopczyk? Najlepiej śledzić prognozy długoterminowe dla własnej lokalizacji. Wiadomo, prognozy nie są dokładne, jednak pozwolą zawczasu zaplanować naszą pracę. Trochę inny termin będziemy mieli na północy Polski, a inny na zachodzie. Kopczykowanie róż najlepiej zacząć wtedy, gdy przez kilka dni z rzędu temperatury w ciągu dnia oscylują wokół zera lub maksymalnie plus 3 stopni Celsjusza, a w nocy są już lekkie przymrozki. Róże dostają wówczas sygnał, że nadeszły chłody i powoli przechodzą w tryb przetrwania. Soki z pędów schodzą do korzeni, by tam skupić energię aż do wiosny. Czym kopczykować krzewy róż? Jest bardzo dużo materiałów, jakimi można ochronić róże. Kopczyki można usypać używając opadłych liści drzew liściastych, igliwia, kory, przekompostowanych trocin czy zrębków, ziemi z kretowisk, ziemi z rabaty, na której rosną róże, nagrabiając ją z okolic róży. Można użyć ziemi z worka lub wykorzystać ziemię z donic po letnich nasadzeniach. Oczywiście można użyć kupnego kompostu lub jeśli mamy własny, użyć takiego. Nie zalecam ściółkowania samą słomą, sianem, bo mogą w takich warunkach zagnieździć się myszy czy nornice. Nie polecam również okrywania róż samym igliwym. Kilka lat temu, kiedy ziemia szybko zamarzła, nim zdążyłem zrobić kopczyki, a taki stan trwał kilkanaście dni, swoje róże okryłem właśnie gałązkami. Jednak po takim okryciu krzewy ucierpiały, przemarzły i wymagały drastycznego cięcia. Jest jednak jeden wyjątek, o którym opowiem w dalszej części filmu. Igliwie można mieć w zapasie w razie asekuracji, gdyby w trakcie zimy miał nadejść okres bardzo silnych mrozów z małą pokrywą śnieżną. Wówczas na usypane kopczyki warto położyć dodatkową izolację z igliwia. Przed okryciem róż wygrabiam opadłe z krzewu liście. Często są na nich zarodniki chorób grzybowych, jak czarnej plamistości. Przysypane ziemią przetrwałyby obok róży do kolejnego sezonu. Jeśli są jakieś chwasty, warto jest wypielić rabatę przynajmniej wokół róż. Ja dodatkowo wycinam uschnięte części pędów, które zamarły w trakcie sezonu. Niektóre zaschły w efekcie wiosennego przymrozku, a inne zostały porażone w efekcie jakiejś choroby. Wycinam też pędy złamane, zwłaszcza przy nasadzie krzewu. To wszystko po to, by do serca krzewu, czyli punktu szczepienia, nie dostały się choroby oraz żeby zminimalizować ich występowanie. Żadnych innych pędów nie wycinam, nie przycinam, nie skracam itd. To będzie wiosenna praca. Każdy pęd jest na wagę złota, poza tym również pędy same w sobie ochraniają nasadę krzewu.
Wracając do liści, nie obrywam tych z krzewu. Te, które spadną w trakcie zimy, wygrabię wiosną tuż przed rozgarnięciem kopczyka. Po przygotowaniu krzewów przystępuję do kopczykowania. Ja używam kompostu, który sam robię. Usypuję kopczyk okrywający nasadę róży, czyli miejsce, skąd wyrastają szlachetne pędy z miejsca okulizacji. Kopczyk powinien mieć wysokość 20-30 cm. Ja na jeden krzew średnio używam 10-litrowe wiadro ziemi. Na mniejszy krzew trochę mniej, na większy nieco więcej. Używam dobrego kompostu, bo wiosną rozgarniając kopczyki, ziemię zostawiam na rabacie różanej, co dodatkowo nawozi róże oraz buduje warstwę próchnicy. Kopczykuję wszystkie róże wielkokwiatowe, rabatowe oraz parkowe. Bezwzględnie trzeba okryć róże dopiero osadzone, a tak naprawdę te powinny być zakopczykowane niedługo po wsadzeniu. Mam jedną różę pnącą odmiany Sympatia. Jej nie kopczykuję ze względu na to, że rośnie na małej rabacie przy chodniku i ziemia się rozsypuje. Tę różę jako jedyną okrywam bardzo grubą warstwą igliwia, a zimą, gdy jest śnieg, dodatkowo usypuję jeszcze kopiec ze śniegu, tak by mróz nie doszedł do głębszych warstw korzeni. Ponadto róże pnące dobrze jest owinąć agrowłókniną, przynajmniej na wysokość około 1 metra od ziemi. Można też użyć mat słomianych. Nie okrywam róż okrywowych, bo te są najodporniejsze. The Fairy czy The Foam przetrwały tak niejedną bardzo mroźną zimę. Oczywiście, jeśli dopiero posadziliście róże okrywowe, to koniecznie je okryjcie. Nie okrywam także róży pomarszczonej, która rośnie w drewnianej skrzyni. Nie zabezpieczam również w żaden sposób bryły korzeniowej. To bardzo wytrzymała róża. W swoim ogrodzie nie mam róży szczepionej na pniu, ale taką najlepiej jest odpiąć od podpory, delikatnie przygiąć do ziemi i całość zasypać kopczykiem. Zwłaszcza miejsce szczepienia szlachetnej odmiany na szczycie pnia. Jeśli nie chcecie odpinać róży od podpory, to cały pień warto osłonić słomą, a koronę zabezpieczyć agrowłókniną, tworząc coś a la klosz, do którego wsypiecie na przykład słomę.